Jakiś czas temu zapytałam Was na Instagram Stories o tematy, które chcielibyście, abym poruszyła na YouTubie i okazało się, że temat faktów i mitów dotyczących samego Instagrama zainteresował Was najbardziej. Z tego względu postanowiłam zebrać do kupy w jednym miejscu wszystkie najbardziej trapiące Was pytania, na które postaram się w dzisiejszym odcinku odpowiedzieć. Dlatego jeżeli jesteście ciekawi zatem, czy hashtagi faktycznie działają, czy kupowanie followersów zwiększa ich liczbę i chyba najciekawsze, czy Instagram powoli zaczyna się kończyć, a czasy świetności ma już dawno za sobą, to koniecznie zostańcie ze mną. Cześć, tu Marcelina, witajcie na kanale Alter to Native, gdzie uczymy się tworzyć fantastyczny content i ogarniać media społecznościowe w konkretny, zaplanowany i kreatywny sposób. O Instagramie krążą najróżniejsze teorie. Niektóre są prawdziwe, inne nie. Czasami sama łapałam się na tym, że po czasie coś okazywało się mitem, ale najpierw musiałam się o tym przekonać na własnej skórze. Dlatego, aby zaoszczędzić Wam tego typu doświadczeń i marnowanie czasu na przejmowanie się czymś, co właściwie nie ma potwierdzenia, postanowiłam zgłębić ten temat i spróbuję teraz rozwiać Wasze wszelkie wątpliwości. Zaczynamy! To prawda. Chociaż jeżeli na ten moment nie posiadamy założonego w aplikacji sklepu z fizycznymi produktami, to nie jest to sprzedaż bezpośrednia przez platformę. Influencerzy oraz instagramowe marki z reguły zajmują się właśnie sprzedażą pośrednią, czyli przekierowują swoich obserwujących, którzy stają się równocześnie ich klientami, na stronę swojego sklepu. I ja również korzystam z tego modelu. Influencerzy zarabiają również na współpracach z markami, dla których tworzą odpowiedni promocyjny content. Ale jest to na tyle obszerny temat, że o tej formie sprzedaży opowiem w jednym z moich kolejnych odcinków. Chodzą słuchy, że Instagram zamierza wprowadzić nowe możliwości zarabiania dla twórców na swojej platformie. Między innymi coś w rodzaju uzyskiwania przychodów z wyświetlanych reklam na IGTV, czyli coś na wzór tego, co stworzył YouTube. No ale umówmy się, kto tak naprawdę ogląda IGTV? Mają też powstać różne formy korzystania z afiliacji, ale jak dokładnie to będzie wyglądało, to nie wiadomo. Ja osobiście czekam na moment, kiedy będzie można sprzedawać produkty cyfrowe przez samą aplikację. Ale czy w ogóle do tego dojdzie? To na razie nie wiadomo. Podobne do tego, co mówiłam przed chwilą, prawda? A jednak całkiem coś innego i w dodatku totalna bzdura. Mit ten powstał w oparciu o pierwsze konta, które powstawały na Instagramie i które dzięki małej konkurencji, której wtedy jeszcze praktycznie nie było, zyskiwały naprawdę rzesze followersów łatwo i w krótkim czasie. Przez co w momencie, kiedy Instagramem zaczęły interesować się marki, to one zaczęły współpracować z tymi pionierami i zaczęły te marki płacić im za każdą współpracę coraz więcej pieniędzy. Te stawki wtedy niebotycznie rosły, dzięki czemu influencerzy mogli naprawdę w prosty sposób bardzo dużo zarobić. Wtedy istniał jeszcze jeden mit, że to właśnie konta z tą największą liczbą followersów mają największe zasięgi, który później oczywiście został zweryfikowany. Na Instagramie nie istnieje już bowiem coś takiego, że wrzucisz po prostu tam kilka swoich fotek typu selfie i zaczniesz na tym zarabiać dużo pieniędzy. A to dlatego, że jeżeli już ktoś podejmuje w tym momencie współpracę z marką, to musi tworzyć content specjalnie dla niej. I ten content musi zostać przez markę zaakceptowany. Często też różne firmy nie dają twórcom 100% wolnej ręki, tylko narzucają im swoje warunki. Niektórzy widzą współpracę jako dostawanie rzeczy za darmo, za wrzucenie kilku fotek. Jednak ze względu na charakter Instagrama często te osoby nie mają wglądu za kulisy tych procesów. A to jednak nie tylko frajda,
ale również praca, jak każda inna. Czasami bywa łatwa i przyjemna, innym razem ciężka i upierdliwa. Dla niektórych to dobra, dla innych niekoniecznie informacja, ale najważniejsze, że jest prawdziwa. Dlatego jeżeli zależy Ci na szybkim zdobyciu rzeszy nowych obserwujących, koniecznie przyjrzyj się rolce i jej możliwościom troszeczkę dokładniej. W momencie kręcenia tego odcinka rolka niestety nie jest dostępna w Polsce, chociaż przez chwilę była. I udało mi się nawet ją uruchomić oraz wrzucić 2 filmiki. Ale jej funkcje były wtedy okrojone, ponieważ nie było możliwości dodawania muzyki ani publikowania tej rolki na swoim feedzie. Instagram obecnie testuje i miejmy nadzieję ulepsza jej funkcję, stąd brak jej obecności na polskim rynku. W każdym razie aplikacja bardzo promuje nowo wdrażane funkcjonalności i tym razem nie mogło być inaczej, a potwierdzają to zachodni użytkownicy, którzy korzystają z rolki już od jakiegoś czasu i po prostu widzą te zwiększające się zasięgi oraz przybywających obserwujących. Oczywiście nie każda rolka, którą uda Ci się stworzyć, tak samo jak i mi, ma taki wiralowy potencjał, czyli stanie się bardzo popularna, ale czego możesz być pewna, to tego, że na pewno dzięki rolce zwiększą się Twoje zasięgi, a tym samym na pewno przybędzie Ci kilku followersów więcej. Rolka w Polsce jest jeszcze dość niezbadanym tematem, ale z tego, co udało mi się dowiedzieć od zachodnich użytkowników, to ma ona naprawdę fantastyczny potencjał, dlatego jeżeli byście chcieli, abym stworzyła bardziej szczegółowy na ten temat odcinek na YouTubie, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu poniżej. Patrząc na stale spadające zasięgi, można odnieść takie wrażenie i można tak pomyśleć. Tutaj nie ma się co dziwić. Sama często łapię się na tym, że wkurzam się na ten algorytm, że obcina mi zasięgi. Jednak rolą algorytmu wcale nie jest utrudnianie twórcom życia. On po prostu przez cały czas ewoluuje po to, aby polepszać doświadczenia użytkownika. Przez co niektóre rzeczy, które sprawdzały się do tej pory, nagle przestają działać. To oczywiście może być bardzo frustrujące, ponieważ mogłaś się czegoś nauczyć, no a nagle tu się okazuje, że po chwili to, czego się nauczyłaś, jest już nieaktualne. Przez co tak naprawdę używanie Instagrama do budowania marki czy społeczności jest, mówiąc wprost, trudne. Nie będę się jednak teraz rozwodziła nad algorytmem, ponieważ w szczegółowy sposób opisałam to, w jaki sposób działa oraz jak sprawić, aby zadziałał na naszą korzyść w jednym z poprzednich odcinków, do którego link wstawiam tutaj oraz w opisie poniżej. I bardzo zachęcam do jego obejrzenia. Powiem tak, źle dobrane hasztagi nie działają. Hasztagi ogólnie dają radę i widać to w statystykach. Jeżeli nadal nie posiadasz konta biznesowego lub kreatora, to koniecznie to zmień, żeby właśnie móc widzieć swoje statystyki. Ważne, aby dodawać hasztagi w opisie do postu albo zaraz w pierwszym komentarzu, kilka sekund po publikacji, bo inaczej algorytm nam ich nie zaliczy. Kolejna zasada to nie dodawać tylko tych największych, najbardziej popularnych hasztagów, mających powyżej 700 tysięcy użyć, bo nasz post zniknie w gąszczu innych i nikt nie zdąży go zobaczyć. Warto trochę poeksperymentować i w zależności od wielkości naszego konta oraz poziomu zaangażowania naszych odbiorców dobierać hasztagi od kilku do kilkudziesięciu tysięcy, a czasami też stosować te największe. Na moim kanale powstanie jeszcze odcinek dokładnie omawiający hasztagi, ponieważ planuję pewnego rodzaju eksperyment. Ale zanim to nastąpi, przejdźmy do kolejnej tezy. Tak, to prawda. I nie chodzi tutaj konkretnie o rodzaj konta, ale raczej o dostępność pewnych funkcji. Jak wiadomo i o czym wcześniej już też wspominałam, Instagram cały czas
testuje nowe możliwości, ulepszając przy tym doświadczenie użytkownika. I tak na przykład ja miałam dostęp do rolki, którą zresztą musiałam manualnie uruchomić. Kolejny przykład to dodawanie napisów, coś co zauważyłam w zeszłym tygodniu i nawet podpytałam Was na stories, czy widzicie tę opcję. Jak się okazało, 77% z Was w ogóle tego nie widziało. Także Instagram bardzo się stara, aby dopasować aplikację do unikalnych potrzeb użytkowników, czego głównym jakby przykładem jest strona Explore. U każdego wygląda ona zupełnie inaczej. Tutaj może Cię zaskoczę, ale to stwierdzenie jest prawdziwe. Jeżeli zdecydujesz się na kupno followersów, ich liczba na Twoim profilu z pewnością wzrośnie. O ile? To już zależy od tego, ile jesteś w stanie za nich zapłacić. Jednak zdecydowanie nie polecam tego sposobu rozwijania swojego konta. To już nawet lepiej zainwestować te pieniądze w reklamę i trafiać do odpowiednich, prawdziwych odbiorców. Otóż firmy zajmujące się lajkowaniem profili na Instagramie albo stosują boty, które bardzo łatwo i szybko mogą zostać zweryfikowane i znalezione przez algorytm, co wiąże się najczęściej z zamknięciem, zablokowaniem konta, albo z osób prawdziwych, rzeczywistych ludzi, którzy zaczną obserwować Twój profil, ale jednak nie będą się w żaden sposób z nim angażowali, przez co Twoje zasięgi dramatycznie spadną. Obecnie marki nie patrzą już tylko i wyłącznie na liczbę followersów, ale również na ich zaangażowanie, demografię oraz wiele innych aspektów, które dzięki takim stronom jak na przykład Brandwatch mogą z łatwością sprawdzić, bo widać je jak na ręce. Dlatego będzie im bardzo łatwo zweryfikować, czy Twoi followersi zostali kupieni. Za każdym razem, kiedy Instagram ogłasza jakieś zmiany, stali bywalcy zaczynają przewidywać jego rychły koniec. I tym razem nie mogło być inaczej, kiedy to CEO platformy Adam Mosseri ogłosił, że Instagram to nie jest już platforma do wrzucania zdjęć. Ale wróżono już jej rychły koniec, na przykład wtedy, kiedy Instagram wprowadził Stories, czy kiedy zmieniono sposób pokazywania się postów z chronologicznego na ten dopasowany do zainteresowań. Fakt, Instagram się zmienia, przez co zmieniają się również jego użytkownicy oraz czas ich przebywania na platformie. I dlatego też aplikacja musi się dostosowywać, mimo to nadal z Instagrama korzysta multum ludzi, aktywnie w dodatku. Wystarczy na przykład, że zapytacie swoich znajomych albo zastanowicie się, ilu z nich posiada i korzysta z Instagrama, a ilu nie. Myślę, że te statystyki będą mówiły same za siebie. Jeżeli spodobał Wam się ten film, koniecznie zostawcie łapkę w górze i zasubskrybujcie mój kanał po więcej tego typu treści. A wtedy na pewno już do usłyszenia za tydzień. Dziękuję za uwagę, cześć!